okres wakacyjny, taki okres wytężonej pracy i przygotowań w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. My oczywiście realizujemy w tym czasie najwięcej remontów. W tym roku przeznaczyliśmy na nie 400 tysięcy z budżetu gminy, ale ważne są też inwestycje, które się właśnie rozpoczęły. Będziemy w tym okresie budowali plac zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 2. Tam będzie taki drugi etap miejskich parków tematycznych, które powstają i który pierwszy powstał przy osiedlu Jeziorko. To będzie ten drugi. Budujemy boisko ze sztuczną nawierzchnią, z poliuretanu przy gimnazjum nr 1. Tam prawdopodobnie uda też się zbudować bieżnię. No i ostatnia inwestycja to plac zabaw przy szkole podstawowej nr 6. Tutaj inwestycja współfinansowana przez Urząd Marszałkowski z projektu Radosna Szkoła, także połowę pieniędzy otrzymamy z zewnątrz na tę inwestycję.